W 1492 roku Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, a dalsze wyprawy otworzyły tę część świata dla Europejczyków, którzy rozpoczęli intensywne osadnictwo oraz eksploatację nowych ziem. Od XVII wieku na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej rozpoczęli osiedlać się Anglicy, którzy stopniowo powiększali kontrolowany przez siebie obszar kosztem lokalnych plemion indiańskich. Ostatecznie w połowie XVIII wieku na tym terenie funkcjonowało 13 brytyjskich kolonii. Od samego początku Wielka Brytania traktowała swoje amerykańskie kolonie jako tanie źródło surowców oraz rynek zbytu. W połowie XVIII wieku doszło do konfliktu między kolonistami a Wielką Brytanią. Powodem sporu było podnoszenie przez Brytyjczyków ceł na towary przywożone z Ameryki po to, by ich zakup był nieopłacalny dla mieszkańców wyspy. Z drugiej zaś strony, na terenach kolonii zakazywano produkcji pewnych określonych towarów, by zmusić obywateli kolonii do zakupu artykułów wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii. To ograniczenie wolności handlu i traktowanie mieszkańców Ameryki jak obywateli drugiej kategorii spowodowało oburzenie kolonistów. Organizowano protesty oraz przeprowadzano akcje, które miały na celu niekupowanie towarów wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii. Tego typu działania określa się mianem bojkotu. Do Ameryki wysłano wojsko. W 1770 roku w Bostonie angielscy żołnierze otworzyli ogień do demonstrantów. W brytyjskich koloniach pojawił się postulat niepodległości. W 1773 roku w Bostonie doszło do wydarzenia, które stało się bezpośrednią przyczyną wojny między kolonią a Wielką Brytanią, a przeszło do historii jako bostońskie picie herbaty. Przebrani za Indian, bostońscy kupcy wdarli się na pokłady trzech brytyjskich statków zacumowanych w porcie, po czym wyrzucili przewożoną przez nie herbatę do wody. Powodem tego działania był akt prawny brytyjskiego parlamentu, który ustanawiał, że w Ameryce będzie sprzedawana indyjska herbata po zaniżonych cenach. Jako ciekawostkę można przytoczyć fakt, że w momencie wprowadzenia w życie brytyjskiej decyzji 86% herbaty sprzedawanej na rynku amerykańskim pochodziło z przemytu, a oburzenie amerykańskich kupców było spowodowane faktem, że to nielegalne źródło dochodu przestało być opłacalne. Na Boston spadły poważne konsekwencje, gdyż Brytyjczycy tymi działaniami chcieli przestraszyć pozostałe kolonie. Jednak skutek ich działań był odwrotny od zamierzonego. Amerykanie zaczęli się z Bostończykami solidaryzować. W 1775 roku rozpoczęły się pierwsze walki pomiędzy milicjami kolonii a brytyjską armią i wkrótce przerodziły się one w otwartą wojnę. W efekcie tego 4 lipca 1776 roku przedstawiciele kolonistów ogłosili deklarację niepodległości. Początkowo przebieg walk nie był pomyślny dla Amerykanów. Kolonialne milicje złożone z niewyszkolonych ochotników nie były w stanie sprostać zawodowym oddziałom brytyjskim. Jednak z biegiem czasu sytuacja ta zaczęła ulegać zmianie. Naczelny dowódca wojsk amerykańskich, Jerzy Waszyngton, konsekwentnie poprawiał jakość armii, dbając o jej wyszkolenie oraz dyscyplinę. W końcu zaczęło to przynosić sukcesy. W bitwie pod Saratogą odniesiono duże zwycięstwo nad brytyjską armią, co okazało się być punktem zwrotnym w całej wojnie. Po stronie zbuntowanych kolonii stanęły Francja, Hiszpania oraz Holandia. Do decydującego starcia w wojnie doszło w 1781 roku pod Yorktown, gdzie połączone siły francusko-amerykańskie zmusiły do kapitulacji brytyjską armię. Wojna zakończyła się w 1783 roku podpisaniem pokoju, w którym Wielka Brytania uznała niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki. Sprawa wojny o niepodległość amerykańskich kolonii cieszyła się sporą popularnością w Europie. Szeregi wojsk Waszyngtona zasiliło m.in. około 100 Polaków, spośród których największą sławę i miano bohaterów tej wojny zdobyli Kazimierz Puławski oraz Tadeusz Kościuszko. Puławski zreorganizował amerykańską kawalerię, przez co był określany mianem ojca amerykańskiej kawalerii. Zginął w 1779 roku w trakcie oblężenia Savannah. Kościuszko wsławił się nade wszystko jako inżynier, twórca fortyfikacji polowych, które walnie przyczyniły się do zwycięstwa w bitwie pod Saratogą. Jego dziełem było też ufortyfikowanie West Point oraz Filadelfii. W momencie rozpoczęcia wojny każda z kolonii prowadziła osobną politykę, miała własne prawa oraz system walutowy. Po ustaniu walk podjęto jednak prace, które miały doprowadzić do powstania jednego wspólnego państwa. W efekcie tego w 1787 roku uchwalono pierwszą na świecie konstytucję, która wprowadzała w Stanach Zjednoczonych Republikę. W
państwie wprowadzono zasadę trójpodziału władzy. Władza ustawodawcza należała do wybieranego przez obywateli parlamentu, czyli kongresu. On składał się z Izby Wyższej, Senatu oraz Izby Niższej, zwanej Izbą Reprezentantów. Władzę wykonawczą przekazano wybieranemu na 4-letnią kadencję prezydentowi, który otrzymał bardzo duże kompetencje. Kierował dyplomacją, administracją, był także najwyższym wodzem sił zbrojnych. Władza sądownicza natomiast spoczęła w rękach niezależnych sądów. Pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych został wybrany Jerzy Waszyngton.